ruszyły. Na ostatniej pozycji Sachar, zdecydowanie źle stanął, nie stanęła na nogi, a stawkę prowadzi Fibia. Tam jest walka o prowadzenie. W tej chwili na czele jest Wikuni, ale to wszystko bardzo, bardzo tam trzy klaczy. Już jest Nebos. Nebos, następnie na drugiej pozycji Pradoria, na trzeciej Fibia, na czwartej Nufene, na piątej razem Picardia oraz Temka, na ostatniej pozycji Sachar, a na przedostatnim miejscu Viva Gazal. 1300 metrów do celownika prowadzi Nebos. Nebos niewielką przewagą nad Fibią. Tam blisko jest w tej chwili Wikunia, Nebos, Wikunia, Fibia, Nufene galopuje na czwartym miejscu, na piątym, tam jest Pradoria również na czele, blisko czoła, zmieniają się pozycjami, ale niezmiennie na czele jest Nebos, na drugiej pozycji galopuje po zewnętrznej Wikunia oraz Fibia, dalej Nufene, poprawia Temka i za chwilę finisz. Na ostatniej pozycji jest w tej chwili Picardia. I wyjście na prostą, bardzo, bardzo szeroko. Prowadzi, zyskała tam przy bandzie bardzo dobrze galopująca Nufene. Jest na pierwszej pozycji, 400 metrów do celownika, Nufene, Nebos. Na razie i Fibia finiszuje środkiem toru. Nufene przyklejona do bandy, trzyma się dzielnie i dobrze galopuje. 200 metrów do celownika, Nufene jest na czele zdecydowanie. Rozpoczyna finisz Fibia, ale Nufene nie powinna tego wyścigu przegrać. Swobodnie galopuje i w celowniku Nufene, Fibia, Nebos, następnie Pradoria i reszta.